Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym dniu. Na dworze dzisiaj tak jest byle jak. Ja już myślałam, że zaczyna nam się wiosna. Było ostatnio tak pięknie, ciepło, ale to nic. My mamy plany z Luką. Niedługo gdzieś wyjeżdżamy. Na razie jeszcze nic o tym nie będę mówić, ale niedługo oczywiście powiemy. Nie będziemy tego w nie wiadomo ile ukrywać, bo to nic takiego wielkiego. Nie przedłużając, zapraszam na nowego vloga. Na urodziny dostałam od Michaela i od Ani perfumę Dolce & Gabbana. Zobaczcie, w ogóle to piękne pudełko w panterkę. Na pewno jak już teraz wyjmę te perfumy, to sobie je zostawię i coś do środka schowam. Ja zawsze mam tyle tych perfum, czy to dostaję z różnych współprac, czy różne właśnie marki mi wysyłają. Też sama sobie lubię perfumy kupić, także mam ich bardzo dużo tutaj na górze, ale ostatnio kilka flakoników właśnie zużyłam, więc nadszedł czas, żeby je otworzyć. Nie chciałam, żeby zwietrzały. O, ja tak się lubię wypsikać. Bardzo ładny, ciekawy zapach, taki mocny, ale nie jest taki mocny, duszący. Takich zapachów nie bardzo lubię. Lubię takie kadzidlane, lubię takie różne przepalone zapachy. I ten jest właśnie taki mocny, niemęczący. Czuję tutaj jakieś kwiaty. I tutaj jeszcze w środku mam taki mały balsam. Pewnie gdzieś w podróż go ze sobą zabiorę. Bo zawsze takie małe balsamy, peelingi wrzucam sobie do szafki w łazience i później właśnie jak gdzieś siadę, a niedługo gdzieś lecimy, to ze sobą zabieram. I powąchaj. Na rączkę nie będę ci psikać, bo dzieciom nie powinno się na skórę psikać, wiesz? Chcesz sama psiknąć? No to chodź, psiknij mamy. Tutaj, na włosy psiknij. O tak, pięknie, poszło, tak? Ja tak bardzo nie lubię w domu chodzić w jeansach, nie wiem, w jakichś takich, wiecie, sztywnych rzeczach, więc ubrałam sobie letni już wakacyjny komplet, do tego ciepłe bamboszki i można zaczynać dzień. Nie no, spójrzcie tylko na to, wyszło słońce! Pewnie zaraz zajdzie, więc się nacieszmy tym, ale super. Wczoraj padał śnieg, dzisiaj jest słońce i liczmy, że już tak zostanie. Ja nie chcę buzi. Nie. Pyszna! Tutaj są kluseczki lane w środku? Tak! Mniam! Wiesz, z jaką mi się to pyczarkowo kojarzy? No ze szkoły, z przedszkola. Taki identyczny smak, takiej domowej pieczarkowej. Jak się, kotku, nazywasz? Pepe? Ciap-ciap? Kotek ciap-ciap? Darker days filling up darker minds. Otwieram drzwi, a mój mąż czeka z takimi pięknymi kwiatami i to są tulipany potrzepańce, ja tak zawsze mówię, bo one są takie potrzepane i powiem Wam, że ostatnio jestem fanem gwoździków, dlatego że one pięknie wyglądają, bardzo długo stoją, a tulipany starczają tak mniej więcej, nie wiem, no, do tygodnia stoją, więc fajnie, cieszę się z nich bardzo, ale sama lubię teraz kupować gwoździki, bo są bardziej wydajne. Ostatnio Luka w swoim filmie pokazywała Wam, jak korzysta z Revoluta i też chciałabym o nim Wam tutaj opowiedzieć z perspektywy osoby, która korzysta z niego już od dawna. Wiadomo, że najczęściej kojarzy on się nam z podróżami, bo szczerze mówiąc ja nie znam niczego bardziej korzystnego pod kątem szybkiej i korzystnej wymiany walut. Wymianę mamy w ponad 30 walutach od poniedziałku do piątku w ramach limitu planu. Ja z kolei oprócz tego, że korzystam z niego w podróży, to korzystam również z niego w celach oszczędnościowych, głównie dla Charlie. Już bardzo dawno temu założyliśmy u mnie w apce taki safe, do którego wpada co miesiąc 1000 zł i mamy to już od ponad roku, więc wiecie, ja o tym zapominam, to cyklicznie wpada i zbiera nam się naprawdę bardzo fajna suma. Założyłam to dlatego, że moja mama też z tego korzysta i podsunęła mi właśnie taki pomysł. Zawartość tego sejfu będzie dla Charlie może jak skończy 18 lat bądź na studia za granicą, tego jeszcze dokładnie nie wiem, to wyjdzie w czasie. W każdym razie Revolut to nie tylko zbawienie przy podróżowaniu, ale też na co dzień. Muszę Wam w ogóle pokazać moją kartę, bo ona jest taka ładna. Dla estetów to też jest bardzo ważne. Luka ma w kolorze żółtego złota, a ja mam taką rose gold. Do tego możecie też w aplikacji korzystać z fajnych analiz budżetowych, które pomogą Wam lepiej optymalizować wydatki. Możecie odkładać też pieniądze na rachunki i nie tylko. Więc kto nie ma, niech pobiera i zrobi sobie wycieczkę po wszystkich funkcjach w aplikacji, bo naprawdę warto. Link oczywiście zostawię Wam w opisie. Ja jak tylko zaczynam dzień, to od razu
włączam sobie muzykę. Czasami mam ochotę na film, ale jak włączę film, to zaczynam go oglądać, a ja jestem tak nauczona, nie wiem, moja babcia zawsze w domu puszczała telewizję i przyzwyczaiłam się po prostu, że jak jestem w domu, to coś musi grać. I teraz tak mam, że jak puszczam tylko film, to wiecie, to przysiadam, to oglądam, więc nie robię sobie już tego, tylko z rana staram się puszczać muzykę, bo to mnie tak fajnie nastraja i zawsze puszczam na YouTubie Smooth Vocal Jazz. I to jest właśnie to zdjęcie z tymi trzema paniami. To jest chyba nawet jedna pani. Ale chodzi o to, że tutaj są takie coverowe, jazzowe, znane piosenki. Jest kilka playlist właśnie. Jest pani w czerwonej sukience, w żółtej, w niebieskiej, więc jak wpiszecie Smooth Vocal Jazz, to wyskoczy wam właśnie ta playlista. Pamiętacie, jak ostatnio pokazywałam wam to suczone jajko, które skleiłam i tutaj postawiłam? Pani Lesia ostatnio przyszła i powiedziała, że nie wolno mieć suczonych rzeczy posklejanych w domu, bo to przynosi pecha i że mam natychmiast to jajko wyrzucić. No to tak mówię, no dobra, posłucham się i wyrzuciłam, więc zostało jedno. Może drugie jeszcze dokupię, no ale może coś w tym jest. Ja ogólnie nie wierzę w takie różne przesądy. Co jest z tym? No niby nie wierzę, ale się posłuchałam, więc no zostało jedno. Było już ciemno, było już brzydko, a znowu wyszło słońce. Ja nie wiem, co się dzieje z dzisiejszym dniem, tak, ale korzystamy. Tak, siebie. Tak? Jak zerwaliśmy. Było ciemno, było już brzydko, ale a już później wyszło światło? Słońce. Jedziemy na nowy świat, pojeździmy sobie hulajnogami i mam ochotę na Starbucksa. Ja mam jedno zasadnicze pytanie, bo widzę, że ty bierzesz od razu rzeczy na trening. Dlaczego ty do cholery masz moje rękawice? Bo ty jesteś emerytowaną bokserką. Nie, gdzie są twoje rękawice? No właśnie, są na górze w szafie. No właśnie, schowałaś mi. To dlaczego bierzesz czyli moje? Czyli wiesz, gdzie są, schowałaś. No proszę, zapraszamy. Na dół. To są rękawice po pierwsze za małe na ciebie. Nie, a po drugie, to jest jak tak pocą rozmiar... ci się ręce, w środku że później one są całe mokre. To są takie same rękawice. Dlaczego jak ja mam moje? Mieć twój pot? Ja też mam dwunastkę, znaczy dwunastka to jest akurat. Ja mam dwunastkę, ty masz większe. Dwunastka to jest po prostu tutaj. Dobra, nieważne, pocisz mi rękawice i wrócisz. Piękne, białe, ładne. No co moje, to i twoje. Nie, białe są ładne, no. Ale świeci, co? A jak się czujesz? Wiesz co, nie wziąłem dzisiaj tabletki od przeciwbólowej, więc może będzie ok. No to dobrze, jak nie wziąłeś, to dobrze. Ale nie wziąłem tabletki, no właśnie, zobaczymy, co będzie dalej, no. To znaczy, że dobrze, bo jak jej nie wziąłeś, to znaczy, że nie było takiej potrzeby, czyli jest lepiej, jest poprawa. No nie, tak. No to jest trochę lepiej, tak. To w miarę jest. Dobrze, okay, no, do tak. Życia wracamy! Ty gdzie jedziesz? Jedziemy na nowy świat, na Starbucksa, bo mamy ochotę. Jest tak zimno, że cofam to z tą hulajnogą. Mimo, tak, że jest słońce, to ja marznę, strasznie mi zimno. No jak zwykle inaczej ubrani, nie? Luka jest w samej bluzie, ja w futrze. Nie, jest naprawdę zimno, jest to odczuwalne. Zapomniałam czapki, ale sobie radzę. 4 stopnie są. Nie! Tak! 8. Powiedziałeś, że 4. To 2 godziny temu, myślę. No to 2 godziny myślisz, że 4 stopnie. Pogoda jest. 8 dodać, 8 minus 4, 2. No, Warszawa. That keeps spinning, wondering how you been, where you hide. Late night drinking, wishful thinking. Dzień dobry, średni ber hibiskusu, proszę. Może być. A czy jest jakaś może herbata taka zimowa jeszcze? No, dobrze, to poproszę taką. You make me feel. I don't wanna mess up your night. I don't wanna put up a fight. I don't wanna trouble you, babe. But I gotta say, I don't wanna waste no more time. Odszczekuję i zwracam ci honor. Na słońcu jest bardzo ciepło, a jak szliśmy tutaj, to w ogóle dziewczyny siedziały w krótkich rękawkach. Ja mówię, może one oszalały, ja jestem w futrze, a one w rękawkach, ale teraz ma to sens. Jak się siedzi na słońcu, to jest tak idealnie. Na słoneczku jest super. Pomyśl, że niedługo będzie tak cały czas już. Czuję święta, czujesz? Nie, żadnych świąt. Żadnych świąt. Jest teraz wakacje, ciepło. Wiesz, ile będzie w piątek stopni? 15. 15? No. 15? Tak. A my będziemy jeszcze w piątek? Będziemy. To za 2 dni, pojutrze. Znowu się parzyłaś? Tak. Musisz włożyć. O nie! Łapiesz woda? I teraz? To! Tacie dajesz? O, to!
to dla mnie. Może być? Ale był już dla taty. To elek kolorowy, zobacz, ładny nam wyszedł. Ale kolory się pomieszały ładnie. O, dziękuję mojemu pomocnikowi, żebym nie zapomniała aparatu, tak? Idziemy na spacerek. Ostatnio moja mama, jak przyjechała do Charlie, to kupiła Charlie takie jajka właśnie tu w Rossmanie, które można malować. I teraz znalazłyśmy takie jajka króliki, które można sobie powiesić. Także będziemy malować dzisiaj, co? Parę złotych kosztuje, a fajna jest zabawa. Są farbki, jest pędzelek. Który musik? Z Maszą, no dobra. Do taty weźmiemy to, i to do mamy weźmiemy. Dla wszystkich? No dobra. Fajny. To jest taki królik wielkanocny, zając. Dla mamusi malujesz, tak? Tak. Zobacz! Mamusia! Jak będziesz chciała kolor zmienić, myszko, to sobie tutaj będziesz moczyć. Ale to jeszcze pomaluj i później sobie zamocz i wtedy w farbce będziesz mogła zamoczyć. Oh, pięknie! Wcinaj zupkę. Wcinaj zupkę. Zapakowana Grażyna? Jedziemy? Jedziemy na małe zakupy z babą do Złotych Tarasów. Yes. Daj żyć. Wytrzymujesz te piski? Ja też tak piszczałam. Przyzwyczaiłam się. Lately there's something that's missing. Empty bed doesn't feel empty hearts. Typical mirrors. Szybki czek, pasują buty? Bardzo, super są. Przepiękne, naprawdę. Fajnie się mienią, to jest tak ciężko z nią przymierzyć jakiekolwiek buty. Wszystko jest za ciaśne. Wszystko jest za ciaśne, ale te są chyba dobre. Fajne są, no klasa. Baba? Ej, fajne, świecące. Adideski świecące? Nie pokażę. Nie pokażę. Bo to nowe, tak? Nowych nie pokazujemy. Nie ma butów. Chcemy coś zjeść? Nie ma butów. Aaa, bo jeszcze na tym poście jesteś, ale... Ani 10 dni na soka. Mama jest na poście od tygodnia sokowym. Od 10 dni. Ej, przepraszam, od 10 dni i nic nie je. Nic. Pije, tylko soki. Więc to trochę to było to takie fopar, że zapytałam o jedzenie. Ja na studiach miałem taką dietę, że nic nie jadłem, tylko piłem, ale to... Z jakiego powodu? Albo co piłem? A co piłeś właśnie? Dieta studencka była. Bardziej. Widmo wózek. Halo! Dzień dobry. Byłaś mała, to też tak woziłaś wózek. Miałaś już 2 latka. To mówiłaś. Nie chciałaś w nim siedzieć. I tak przez miasto szłyśmy. Late night drinking, wishful thinking, what if you were here? Morning and waking, heart still aching, something about the way. Kupiłam sobie kosmetyczkę, ale to już pokażę wam w domu jaką. I powiem wam, że ten miesiąc był taki szalony, bo cały czas mieliśmy kogoś urodziny, jak to nie mojej mamy. Tutaj byliśmy u Reni na urodzinach, tu Sarcia i teraz znowu nam się szykują okazje, żeby dać prezent, więc mam. Co to jest, Nuna? Masa piankowa. Tata ci coś takiego kupił? Fajne! A babawkę? A ja mówię, nie ma, że smyk zamknęli tutaj? Wiem, widziałam, tak, no ja nie ma smyka. W internecie i poszliśmy do Empika. I masa piankowa. Lody, buty, masa piankowa. Można jechać do domu. A jak tak stoimy, to od razu pokażę wam tą kosmetyczkę. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w Stanach kupiłam sobie taką samą, tylko w czerwoną świąteczną kratę. I teraz stwierdziłam, że no już święta Bożego Narodzenia za nami, więc coś bym chciała mieć takiego klasycznego. To jest taka czarna z wybiciami VS. Fajna. I kosztowała 280 zł. A tam kupiliśmy perfumy też na prezenty. Zgubiłam bilet parkingowy i nie wiem, gdzie mam swoje auto. Standard.
standard. Zawsze Andzia wie, ale tym razem jechałyśmy osobno. Jest problem. Jest problem. Najgorsze, że nie mam tego biletu. Weszłam do wanny i wzięłam ze sobą kulę z Lasza, takie serce. Ona podobno jest bardzo delikatna, bardzo łagodna, delikatnie właśnie pachnie tak różanie i ma tutaj takie małe płatki róż. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Tak prezentuje się woda, zapach jest naprawdę delikatny i są takie małe kwiatki i o dziwo mnie nie swędzi. Ciebie nie swędzi ciało? Ja już to mówiłem, nie swędzi, ale jakiś tam dyskomfort czuję, nie? Nie jest to takie coś jak wrzucasz inną bombę albo na przykład płyn, prawda? Tak, tak, to coś jest nie tak, nie wiem co, u mnie tak nie ma, że to swędzi. Może jakiś taki środek naturalny, który nas uczula. No, możliwe. Dobranoc, życzę Wam miłych snów, do zobaczenia w kolejnym vlogu.